5:30, trzeba wstawać, bo atakuje szczyt. Bonjour, witam wszystkich widzów. Dzisiaj będę zdobywał koronę Korsyki. Szczyt Monte Cinto, 2700 kilka metrów. Jest godzina 7 rano. Rusza dużo ludzi o tej godzinie, miałem być troszeczkę wcześniej. No ale cóż, słońce już wychodzi. W południe chciałbym być z powrotem. Zobaczymy, jak to się uda. Zazwyczaj udaje mi się iść szybciej, niż pokazują znaki. Oby tak było i tym razem. Szczyt jest troszeczkę wymagający do zdobycia, bo cały czas jest pod górę, stromo. Zobaczymy. Hej, przygodo. Jak widać, małe plamki jeszcze śniegu zostały. W tych dolinkach takich. Z rana jest 17 stopni, wczoraj jak tutaj byłem po południu, już po południu około 18, było 20-34, przepraszam, więc połowa, o połowę się podniesie do południa. Na szczęście idzie trochę ludzi, bo nie wypada i nie powinno się chodzić na tak trudne szlaki. Samemu, w ogóle w odległe góry gdzieś, więc przeczuwałem, że właśnie ten szlak będzie w sierpniu oblegany i nie martwiłem się zbytnio o to, że będę tutaj sam. Będą tutaj łańcuchy, strome podejścia, taka wspinaczka, że trzeba będzie użyć rąk, więc tak, trzeba na pewno uważać na tym szlaku, żeby nigdzie nie spać i szczęśliwym wrócić do domu. Fajnie by było, jakby to była już ta górka albo ta, ale śmiem wątpić. Atención. No jest stromo cały czas. Najbardziej niebezpieczne są te osuwające się kamienie. Trzeba uważać. Przodu, żeby na nas nic nie spadło, i do tyłu,
bo jest sznurek turystów. Więc trzeba ostrożnie stawiać stopy. Wydaje mi się, że zejście na dół będzie bardziej niebezpieczne. Do góry jakoś się człowiek spina na czterech, a na dół trzeba będzie podwójnie uważać. Tam prowadzi nitka, jak widać, środkiem. Widać turystów, więc tam się trzeba będzie przedostać pewnie na drugą stronę. Cały czas pokazuje biało-czerwony ślad, flagę, czyli oznaczenie szlaku GR20. A to znaczy, że idziemy jeszcze szlakiem, odcinkiem szlaku, nie wariantem alpinistycznym. Powiem wam, że jest chłodniutko. Tutaj niżej było 17 stopni, ale na pewno nie poszło do góry. Już po 3 godziny idę. Wydaje się, jakby było zimniej, bo coraz wyżej. Chwileczkę było płasko, od razu inaczej. A tu znowu wspinaczka. Masakra. Tam w oddali też widać jakieś miasto i morze, ale nie wiem co to jest, będę musiał sprawdzić na mapie i później wam napiszę. Jeszcze kawał drogi. Zaczęliśmy już ze szlaku GR20, teraz będziemy właśnie, już idziemy wariantem na Monte Cinto. Widać tam ludzi w oddali, więc tam chyba jest szczyt, nie widzę krzyża, ale tak.
To jeszcze nie koniec. I znowu w dół. Ślad prowadzi taką trasą. Nie jest to komfortowe zejście, ale tak to wygląda. Jeżeli chce się być na dachu Korsyki, na koronie, to trzeba tędy przemaszerować. Trasa już od tego punktu wariantu na Monte Cinto jest oznaczona czerwonymi plamkami i białymi namalowanymi na skałach, gdzie niegdzie poukładane kamienie. No i mam to, zdobyłem koronę Korsyki. Dzisiaj są ze mną trzy korony. Korona Korsyki, korona piwo i korona wiadomo jaka. I tak naprawdę od trzech koron parę lat temu szlaku w Polsce zaczęła się moja przygoda z wędrówkami po górach. Tam zrobiłem z kolegą Sebastianem. Z tego miejsca go pozdrawiam serdecznie. Od wtedy wszystko się zaczęło. Trzy korony w Polsce, dlatego dzisiaj też trzy korony. Nie chcę się schodzić na dół. Piękny widok. No i w dół. I wydaje mi się, że wcale nie będzie łatwiej. Trzeba uważać, żeby się nie sturlać. Taka akcja. Por monte c'est plus dur et por descendre c'est plus dangereux. Ouais, c'est plus dangereux. Ouais. Merci. Merci pour vous aussi.
No i jestem, eureka. Jeżeli doszliście do końca, ja na szczęście tak, to zasubskrybujcie kanał, ten czerwony przycisk na dole i dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał wam się film. Jestem naprawdę wyczerpany. Szlak może nie był na tyle trudny, co po prostu niebezpieczny. Trzeba było uważać, gdzie się stawia nogi i tak dalej, bo kamienie się sypały, no i wszędzie była przepaść praktycznie, no. Także dużą uwagę trzeba przyłożyć, jak się idzie tym szlakiem, nie ma co się spieszyć. No ale co? Zaliczone. Monte Cinto, dach Korsyki. Hej, przygodo. Do następnego razu, do następnej wycieczki, hej.